razem będzie bez żadnych większych problemów technicznych. I co? Może od razu na dzień dobry. Od razu na dzień dobry. Wrzucę prezentację. Widzicie? Filiżanka numer 2. Dziś się zajmiemy, a to za chwilkę. Na razie powiem, co się działo ostatnio. Dowiedzieliśmy się, skąd wziąć Greenfoota. Pamiętacie greenfoot.org, i tam było mnóstwo różnych wersji do pobrania na różne systemy operacyjne. Widzieliśmy się, że Java to nie JavaScript. Dalej, czym jest klasa, czym jest obiekt. To jest właściwie podstawa, jeżeli chodzi o oprogramowanie w Java, znaczną różnicę. Musimy się zastosować w różnych sytuacjach. Jak stworzyć zwierzątko w Greenfoocie? To też wiem, jak zrobić. Dalej, było co nieco o typach danych, czyli ciągach tekstowych, liczbach, zmiennych logicznych i tym podobnych. No i na koniec dowiedzieliśmy się, że zwierzęta mają jakieś imię i potrafią rozmawiać, przedstawiać się i tak dalej. Dziś sobie przejdziemy do metod. I nie chodzi o tego o metodę na Głoda i Serek. Metody są to takie fragmenty kodu, których się używa po to, żeby skrócić kod i zrobić go czytelniejszym. Po prostu. W Scratchu było coś takiego, gdzie mogliśmy sobie definiować jakieś fragmenty bloków. No i to jest właśnie ten przykład, że tu była ta definicja tego naszego bloku, który coś tam robił. Nie jest on jakiś specjalnie wyszukany i trudny, no ale jest. A cała filozofia, jakiego użyć, to było po prostu przyciągnięcie odpowiedniego klocka pod wybrany fragment kodu. Dobra. Każdy chce metody. Metoda jest fajna, każdy ją chce. Jak ją stworzyć? Przepis jest następujący. Na chwilkę zniknąłem. Już jestem. Że potrzebujemy modyfikator dostępu, zwracany typ, nazwę metody z ewentualnymi parametrami, a w nawiasach klamrowych jest tak zwane ciało metody, czyli właściwie kod, który dana metoda będzie sobie wykonywała. I teraz, co robić, jak żyć? Czyli może trochę po polsku. W Javie tak to by wyglądało, czyli ten public to jest modyfikator dostępu. O nim sobie możemy kiedyś później porozmawiać, jakbyśmy mieli 5 minut czasu wolnego i nie chciałbym zaczynać czegoś nowego, wtedy możemy sobie o tym powiedzieć. Void to jest typ zwracany. Nazwa metody to jest to nasze, to jest to tutaj, przywitaj się. Parametr to jest string imię, czyli ta metoda będzie sobie pobierała jakiś tekst jako zmienną imię o jakimś tam typie. No i w środku jest jakiś kod. No tutaj akurat naszym kodem jest
get world show text, powiedzenie witaj, imię jakieś, jakiejś tam konkretnej lokacji x, y. To sobie będziemy za chwilkę bardziej praktycznie robić. No i pytanie, czy zawsze musi być void i czy zawsze musi być parametr? Tak, ja tutaj napiszę, że jest zasadny typ, czyli void. Parametr czy jakiś musi być? No nie, nie musi być. Ale dobrze by było, żeby metoda w niektórych przypadkach zwracała coś od siebie i przekazywała ją na przykład jako wynik do drugiej metody. O tym też sobie będziemy na ostatnich zajęciach, gdzie takie coś będziemy robić. Pojawiam się i znikam. Gdzie takie coś będziemy sobie robić. No i podobnie jest z parametrem. Generalnie nie musi być, ale jeśli potrzebujemy coś zmodyfikować z głównego programu, no to właśnie przekazujemy do metody jakiś parametr, który jest tam potrzebny. Mielimy sobie go i wypluwamy go na ekran do innej metody i w ten sam. O! Public Wombat. No cześć. Public Wombat. Pamiętacie konstruktor? Jeśli nie, to już wam za chwilkę przypomnę. Kończę prezentację. Wrócę sobie po git. Naszego wombata. To tak propos jeszcze, jak mniej więcej zadanie demowe miało wyglądać, potem sobie go mówimy jeszcze. Mamy sobie public wombat i o dziwo, to też jest metoda. To jest tak zwana metoda konstruktora. Metoda konstruktora i ona co prawda nie zwraca nic, czy że nie według tego schematu, który tam wcześniej pokazywałem, to nic nie zwraca, prawda? Nie ma ani void, ani stringów, ani nic innego takiego. Ona po prostu zwraca sobie obiekt. I tyle. To jeszcze wrócimy do operacji. Konstruktor, czyli coś, co konstruuje nasz obiekt, nadaje mu jakieś właściwości konkretne, które my mu mówimy, jak ma ten obiekt wyglądać, czyli ma na przykład naszego wombata, ma na imię Włodzimierz, jakiś tam mieć wiek i tego typu rzeczy. No to na tyle, jeśli chodzi o wprowadzenie. Teraz możemy sobie lecieć z zadaniem domowym i z metodami. Start. Co za fast start.
Postaram się mniej bić po klawiaturze. Tymczasem... Włączę sobie zasypienie pulpitu. Co się dzieje? Nie chcę uruchomić. O, jest, 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 jest. Dobra. Wracamy sobie do greenfoota i do naszego kodu. No, ostatnio prosiłem Was o to, żebyście nadali wiek, jakiś wiek tym naszym zwierzakom i żeby one ten wiek mówiły. W skrócie to wygląda tak, że w konstruktorze danego zwierzaka wystarczy dorzucić, wpisać może temu naszemu zwierzakowi, że jego wiek wynosi X. W przypadku Włodzimierza Wombata to jest 19. A to, żeby się przedstawiał, to jest dołączenie, czyli dodać kolejnego tekstu, czyli plus i mam plus wiek lat. I na tym nic nie widać, nic nie słychać. Oj, 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 to już. Słychać? Już? Teraz? Bo chyba coś mój internet szwankuje. Dlatego mnie może tak wyrzucać. Słychać? Okej, okay, dobra. No to tak. Mówiłem, kiedy mnie nie było słychać, albo było słychać, nie jestem pewien, żeby nadać Włodzimierzowi jakiś wiek, to musimy w konstruktorze ten wiek mu nadać. Czyli po prostu napisujemy ten wiek jakąś tam liczbą i w metodzie act, przy kliknięciu na tego zwierza, dopisujemy, że ma jeszcze mówić swój wiek. Aka. Tak, greenfood.org i tam poszukać i ściągnąć. No ale dobra, to na razie popatrz. Nie widać, nie słychać? Na razie sobie Aka popatrz na ten webinar, a później sobie go ściągniesz w greenfoota i będziesz robić, ok? Ok. Dobra. I ten nasz program działa tak. Cześć, jestem Włodzimierz i mam 19 lat. Super. Wąż podobnie. Przedstawia się, że jest Henryk i ma 24 lata. No dobra. Druga rzecz, o którą Was prosiłem, było wykombinować to, jak zrobić, żeby skrócić kod. Tak jak widać, mam kod węża, mam kod wombata i to się powiela. Czyli mamy w dwóch różnych podklasach ten sam kod wykonywany i nie jest tak naprawdę potrzebne robienie czegoś takiego. Teraz, żeby to zrobić, żeby skrócić ten kod, żeby go przenieść gdzieś, potrzebujemy naszą klasę nadrzędną, czyli zwierzę. I to jest właśnie to. Czyli mamy sobie zwierzę, i przenosimy cały kod z metody act danego zwierzęcia, w wypadku wombata, do zwierzęcia.
a zwykle sobie po prostu go usuwamy. No i to powinno działać. Czyli popchnięcie się na jakiekolwiek zwierzę, on nam się powinno przestawić i powiedzieć, ile ma lat. Dobra, skompilował się. Daję run. Klikam miśka. I klikam węża. I jakiś ząk. Jakiś ząk. Jaki? No właśnie. Niektórzy w tamtym tygodniu, że do tego doszli, gdzie to trzeba przenieść, żeby działało, ale dokładnie mieli ten sam problem, czyli oni przenieśli sobie do zwierzęcia ten oto kod, tyle tylko, że on tak naprawdę nie działał. I o co chodzi? Albo chodzi o to, że te nasze podklasy wąż i wombat są jak te kronomerne nastolatki, czyli rodzic zwierzę mówi im, że mają się ładnie przedstawić i powiedzieć im, ile mają lat, ile mają lat, a te małe dranie nie mówią nic, nie przedstawiają się, o, to robią po swojemu. Przyczyna jest prosta. To jest po prostu napisywanie metody, a tak zwane przesłanianie metod. Czyli jeśli klasa nadrzędna, w tym przypadku moje zwierzę, jakąś metodę i klasa podrzędna, dajmy na to wąż, ma dokładnie taką samą metodę, to ta metoda będzie wykonywana to metoda będzie wykonywana ta z węża, czyli klasy podrzędnej, a nie ta ze zwierzęcia z klasy nadrzędnej. Od po prostu takie życia wzięte właściwie z życia wzięta logika. Teraz jak temu zaradzić? No można ich uziemić, tych naszych nastolatków, czyli coś, co pominąłem ostatnim razem, czyli wykomentować. Komentarze służą do tego, żeby zasłonić pewien fragment kodu, tak żeby nie był, żeby był pomijany całkowicie przez kompilator. Komentarz możemy sobie na przykład powiedzieć, że tutaj wykonuje się główna pętla / logika wombata i ten tekst nie będzie widoczny dla kompilatora. On nie zgłosi żadnego błędu a będzie dla innego programisty, który dostanie ten kod, będzie wiadome, że no tutaj się wykonuje główna pętla naszego wombata. Drugą przydatną rzeczą, jeżeli chodzi o komentarze, jest to, że możemy sobie zasłonić fragment kodu, żeby przetestować inne rozwiązanie. Jeśli teraz sobie zrobię takie coś, że wykomentuję tę naszą metodę act, czyli zrobię takie coś i zamknę komentarz, to w tym momencie ta metoda staje się całkowicie niewidoczna dla naszego kompilatora. Teraz, kiedy kliknę run, kliknę węża, wąż nic nie powie, a wombat? Wombat już powie. Wombat już powie, bo z niego samego już usunęliśmy sobie ten fragment kodu, który przesłaniał metodę act u rodzica, czyli w klasie zwierzę.
Teraz drugi sposób na to, żeby móc wykonać metody klasy nadrzędnej. Można usunąć kod. Jak najbardziej można usunąć kod. Tylko jeśli byśmy chcieli wykorzystać jakiś fragment z węża albo z wombata, a niekoniecznie on byłby w ogóle dostępny dla zwierząt, no to w tym momencie mielibyśmy problem. Teraz druga rzecz, jaką można zrobić, żeby ta metoda zwierzęcia się wykonywała, to na przykładzie węża można zrobić coś takiego. Super. Kropka. I to oznacza nie mniej, nie więcej, jak mój drogi rodzicu, odwołuję się do ciebie, a dokładnie do twojej metody ACT i przywłaszczam sobie ją po to, żeby jej używać. I sprawdźmy, jak to działa. Czyli super.act przestał działać run. Coś konkretniej? Zawsze możesz zrestartować Greenfoota. Jest szary. Skoro jest szary, to jest, to pewnie się jeszcze kompiluje. OK. Dajmy sobie run. Wombat działał. Klikam wombata. Yes. Klikam węża. I tak oto możemy sobie poradzić z tymi metodami na dwa sposoby. Albo wykomentować, lub usunąć, tak jak Rafał powiedział, lub po prostu wykonać ją z metody wyższej w metodzie niższej. W tym momencie moglibyśmy zrobić coś takiego, że w zwierzęciu usunęlibyśmy sobie ten kod, w którym zwierzak mówi, ile ma lat. Zwierzak mówi, ile ma lat. I on się tylko przedstawi. A w wężu wrzucimy sobie nielogicznie to zrobię. A że z wężu zrobimy sobie, żeby powiedział, ile ma lat. Cześć. Mam 10 lat. Tylko na co musielibyśmy tutaj zwrócić uwagę? Na x, y. W tym momencie to wszystko będzie nie to wszystko, tylko ten tekst zwierzęcia, czyli przywitanie się i przedstawienie się, będzie przesunięte przez tekst o wieku, bo mają dokładnie te same x i y. Zróbmy sobie tak, żeby i, y było pomniejszone o 100. W tym momencie trochę wyżej. Wszystkie to są szare, to pasy poprzeczne. Jakiś kolor konkretny? Jeżeli szary, to w tym momencie są niezapisane zmiany. Jeżeli czerwony, to znaczy, że jest błąd. Jeżeli błąd, to prawdopodobnie jest problem z klamrami lub średnikiem. OK. Czyli najpierw się wykona metoda act rodzica, czyli się przedstawi ten nasz zwierzak, a następnie to, co tutaj się dzieje w samym potomstwie, czyli wydrukuje, ile ma lat. Sprawdźmy. Okay, mnie się to kompilowało. Run. Wąż mówi, że ma 24 lata i że jest Henryk. Misiek, że jest Włodzimierz. No i
czyli czcionka jest za mała. Za mała, za mała, za mała. Postaram się to jeszcze zwiększyć. 26. Za chwilkę pokażę kod, tylko chciałem pokazać, czy to faktycznie jest OK. No i jest, bo Wombat jedyne, co może robić, to mówić, jak ma na imię. Wąż natomiast mówi, jak ma na imię, bo tak ma rodzic powiedziane. Oprócz tego jeszcze mówi, ile ma lat. Teraz na wszelki wypadek zostawiam węża tutaj. Zrobić sobie podstawę, liczy macierzystko OK. W międzyczasie będę patrzył, czy nie ma jakichś pytań i problemów. Czyli tworzymy sobie exception writing debug log. Klaudia. Możesz posprawdzać, czy tu jest wszystko OK u siebie? Czyli czy wąż nie jest czasem jakoś nie ma problemów? Albo zwierzę, albo wombat. Może jest to wam węża do sprawdzenia. Uważajcie na klamry. To jest ważna rzecz. Żeby klamrek nie pogubić, bo w tym momencie mogą się zrobić bardzo złe rzeczy. Najprościej jest sobie po prostu sprawdzać, czy kliknąć zaraz za klamrą i ustawić kursor. Jeśli gdzieś tam się klamra świetli na dole, to w tym momencie dany fragment kodu jest zamknięty. No i ja tu mam konstruktor zamknięty, metodę act też zamkniętą i warunek, który też jest zamknięty. A mimo to widzi się, że mam 0 lat. Zwierzę masz wiek, okej. Wąż wiek. Czy wiek równa się 24? Myślę, że mam 0 lat. To by znaczyło, że nie jest, że się nie zrobiło dobrze to. Czyli, że nie przypisał dobrze konstruktor. Do odpowiedniego pola, ale to by, że wiek wynosi 24. Jest rys. Możesz wkleić kod z węża, Paulina? O, przesiek. Już. Ten tutaj string nie jest. Jest niepotrzebny. Szkoda. No cześć. Może się nie porówna się.
Możesz powinien odpowiedzieć zwierzę? Okej, no to zwierzę jest tutaj. Czyli ma sobie dwa pola, dwie właściwości danej klasy, imię i wiek. I cały czas ma sprawdzać, czy on lub jakieś jego dziecko zostało kliknięte. Jeżeli tak, to dziecko ma się przedstawić w jakiejś tam lokacji XY. Klamry posprawdzałaś? Są ok? Już wombat to pokazuje. Wombat ma prosty konstruktor i nawet nie ma żadnej metody. Tak, to sobie nawet usunę. Okej. Możemy lecieć dalej. Reszta też ma. Wąż pokazany, wąż też, zwierzę też. Okej. Proszę zwierzę. Proszę. To zwierzę. Czy imię, które nadajemy w My World? W My World nic. Aha, nie, to robimy zmienną. Jakie są rozwiązania między nimi? Nie, to nie jest to samo. Imię, które tutaj dajemy, to jest wzięte. Ups, pardon. Imię, które tutaj nadajemy. Jest wzięte stąd. Jest tylko do tej konkretnej klasy przypisane. Tak. A Włodek i Henryczek, no po prostu sobie tak to nazwałem. Tu równie dobrze mógł być, nie wiem, wombacik, wombatek, mini wombat, dziecko wombat, coś w tym deseń. To, co tutaj jest napisane, to tak naprawdę nie ma znaczenia, tak długo jak będziemy się trzymać konwencji, czyli zaczynać od swojej litery, bez polskich znaków i tak dalej, i tak dalej. Dobrze. Ha, w świecie. Stworzyliśmy sobie właśnie. Super. Super w My World, czyli w moim świecie, który jest pod klasą do świata, czyli generalnie to My World wykorzystało konstruktor z klasy World, ale z innymi parametrami. Czyli parametrami 600 pikseli na 400 pikseli. I z komórką o rozmiarze 1 na 1 piksela. Później dorzuciliśmy dwa zwierzaki. Wombata Włodka, który jest naszym wombatem. I uwaga, uwaga, coś nowego, czyli zwierzę, nie wąż. Zauważcie, że to nie jest wąż Henryczek, nie wąż, tylko zwierzę Henryczek, nie wąż. Dlaczego? Z powodu dziedziczenia właśnie. Dzięki dziedziczeniu możemy sobie ten typ, ten oto typ,
wybrać z klasy nadrzędnej, czyli u nas to jest zwierzę, ale już konstruktor musi być z konkretnej podklasy, czyli uogólniamy typ danego zwierzątka, ale mówimy mu, że to jest, sorry chłopie, jesteś wężem. Mimo, że zwierzęciem, ale jesteś tylko wężem. I później dajmy sobie te dwa zwierzaczki do jakichś x-ów, y-ków. Super, to znaczy wywołanie metody z klasy nadrzędnej. Czyli tak jak mieliśmy akt w zwierzęciu, tak w wężu możemy powiedzieć hej zwierzę, hej to nasze zwierzę, chcę wykonać od ciebie metodę akt, a następnie żeby się wykonywało to, co ja sobie tam sam grzebię. Dobra, to jak możemy już lecieć dalej, to weźmy sobie MyWorld, klasę i zmodyfikujmy sobie troszkę te nasze konstruktorki Wombata. Wombata. Wężę sobie zostawimy w spokoju. Do Wombata, tutaj w nawias, wrócimy sobie parametr, czyli coś, co się nam przyda. I dzięki temu parametrowi nazwiemy sobie tylko wombata. Czyli to już nie będzie tutaj w wombacie imię równa się Włodzimierz, tylko powiem stąd, że mamy mieć na imię jakoś tam i będziemy na imię jakoś tam. Parametr imię to jest ciąg znaków, string. Więc on ma mieć postać jak go nazwiemy? Będzie Łukasz. Zrobimy sobie Łukasz. Nazwijmy sobie go Łukasz. O. I tutaj w tym momencie, jak widać, pojawił się błąd. Konstruktor Wombat w klasie Wombat nie może być dopasowany do wybranego typu. Wymagany jest bezargumentowy, a znaleziono łańcuch znaków. No i powód, że to są, że liczba argumentów jest różna po prostu. I to jest prawda, bo my tutaj mamy w tym naszym public wombat, że on nie przyjmuje nic. Że on sobie nic nie przyjmuje. I co teraz musimy zrobić, to tutaj mu dorzucić string imię. Albo imię poprawne, żeby się nie. Albo na dole. Chyba na dole będzie. Czyli zrobimy sobie na dole. Czyli tutaj w tym nawiasie, w wombacie, zrobimy sobie nową zmienną, do której dorzucamy parametr. String imię nadane. I w tym momencie jedyne, co musimy zmienić, to ten fragment, czyli zamienić na sztywno przypisanego Włodzimierza na imię nadane. I w tym momencie to działa tak, że
My mówimy wombatowi, hej, wombat, zrób się, ale z imieniem Łukasz. I w tym momencie przechodzi do tego kodu, widzi, że mu nadaje imię Łukasz, no i on sobie to przyswaja. Hej, jestem Łukasz i mam 19 lat. I to będzie działać. Właśnie tak. Przedaję sobie run. Wąż zostaje przy swoim starym imieniu Henryk, natomiast niedźwiedź już ma Łukasz. Możemy parę tych parametrów dodać, ale to będzie wasze zadanie domowe, czyli wymyśleć, jak zrobić, żeby z tego naszego świata zrobił się wombat o imieniu wypełnionym przez o imieniu tutaj wybranym w My World i o jakimś tam wieku. Czyli mamy sobie My World, wrzucamy Łukasz, coś po tym i tu musimy zmodyfikować tego naszego wombata. Zniknąłem też znowu na chwilę. Mam nadzieję, że mnie słychać. No i tutaj musimy jeszcze po tym string imię nadane jakoś to też zmodyfikować. Tak, żeby on sobie przyswoił, że ma jakieś imię Łukasz i że ma x lat. Dobra, teraz my world. Czyli tak to ma wyglądać po nowemu. Int wiek. Tylko, że jak to zapisać? Przy pomocy średnika, spacji. Jak oddzielić te dwa parametry? Chociaż to nie jest nawet spoiler na głównym ekranie. O, dokładnie tak. No to w sumie zadanie rozwiązane. Czyli po Łukaszu po prostu dopisać 21, jakąś liczbę. W tym naszym wombacie po przecinku int wiek nadany. I tutaj zmienić wiek z 19 na wiek nadany. I teraz jak sobie uruchomię. Cześć, jestem Łukasz. A, bo Łukasz nie mówi, ile ma lat. Jest niegrzeczny. Tutaj już to poprawimy. Powiem sobie zwęża gadanie o wieku. Jeszcze jeden pro tip dla was, jak po wklejeniu jakiegoś tam fragmentu kodu wam się rozsypie trochę wygląd tego wszystkiego, wystarczy cisnąć Ctrl-Shift-I i w tym momencie on się ładnie formatuje. To jest też dostępne tutaj z menu Edit, Auto Layout, Ctrl-Shift-I. No ale wracając do naszego kodu, tam run. Jest ok. No i faktycznie 21 lat ma ten wombat i imię Łukasz. Ok. To już ten będę pokazywał ten po kolei
kod. Czyli my world zmienił się konstruktor Włodka, który jest Łukaszem. Bo w środku nawiasów ma przekazywane imię oraz wiek po przecinku. Czyli znowu mówimy naszemu wombatowi, nadajemy mu imię Łukasz i mówimy, że ma 21 lat. Ten nasz wombat, konstruktor wombata wygląda tak, że jako parametr ma dwa parametry: imię i wiek, który mu tam narzucamy z klasy MyWorld. Oddzielone są te parametry przecinkiem i tutaj. Z lewej strony jest to pole ze zwierza, czyli nadajemy temu wombatowi imię jako imię nadane i wiek jako nadany wiek, czyli Łukasz 21. Wszystko działa. Coś jeszcze pokazać tutaj z MyWorld? Czy tam jest wszystko ok i tylko wombata sobie porównujecie? Super. Wombata. To jest wombat. Po metodę akt zrobiłem po to, żeby on się też przedstawiał. Czyli właściwie możecie sobie skopiować ją z węża. Zwierzęcie się nic nie zmieniło od ostatniego razu. Jest takie, jakie było. Po prostu się przestaje. Mówi swoje imię. Jeszcze raz, dlaczego w maju Włodek to wombat, a Henryszek to zwierzę? Po to, żeby wam było pokazać, że tak można zrobić i to zadziała w przypadku dziedziczenia. Czyli możemy sobie wziąć klasę nadrzędną i to będzie typ tego naszego obiektu. Tak, gdyby się uprzeć, to wszystko, co mamy w Javie, dziedziczy z klasy Object i generalnie, gdyby się tak naprawdę zaprzeć i zawziąć,
to moglibyśmy tu wpisać object. Tylko że w tym momencie wiele rzeczy stąd by nie zdziałało. Object nie ma nic prowadzonego z grapefruitem, więc po prostu zwierzę. Znaczy nie, że nic nie ma powiązanego z grapefruitem, tylko w tym momencie sam obiekt, ten główna klasa Java obiektów, mogłoby kolidować z aktorami. Dlaczego Włodek został wombatem? Bo on jest wombatem. Tutaj chciałem po prostu zostawić wombata jako wombata, a przy wężu zmienić go na zwierzę. Tak, żeby była, tak, żeby było tak, pierwsze imię. To jest oczywiście też jest ważne. Tak, żebyście wiedzieli, że można to na dwa sposoby zrobić. Czyli zostawiłem tutaj wombata jako klasyczne wywołanie wombata, no i zwierzę jako coś nadrzędnego. OK. Wombat. Aha, jeszcze jedno o my world. Tutaj, kiedy mamy nadawanie tych właściwości, ich nie możemy zmienić. One muszą być dokładnie takie, w takiej samej kolejności, jak są tutaj w konstruktorze. Czyli nie mógłbym na przykład zamienić int string moje imię, bo on w tym momencie tego nie przyjmie. Nie zwierzę go wywala. OK, to za momencik. Tak. No to jest inna sprawa, ale okej. Okay. Jest tym imię nadane, ale no, patrzę na to, co jak to się nazywa i czy to jest tutaj. On już zrobi focha przy głównej klasie, bo wie, że to nie jest liczba, zresztą jest na napisane niekompatybilne typy, że tutaj mamy łańcuch znaków a opcję integera. Czyli wracamy do poprzedniego ustawienia. Tak. String to tekst, a int to liczba. Wombat, proszę, to jest wombat. Wąż, a nie zwierzę. Jakiś konkretny błąd, Rafał? On tam powinien, jak się najedzie na. Dobra, inaczej. Czy Greenfoot pokazuje jakiś błąd? W sensie podkreślenie pod jakimś, jakąś linią kodu i tym podobne. Podaję tylko wiek, bo musiałabyś sobie skopiować z węża cały void act i go mieć. Nie może znaleźć klasy zwierzę. Literówka? Albo wombat nie rozszerza klasy zwierzę. Możesz mi wkleić, Rafał, kod z MyWord, gdzie nadajesz tego wombata, właściwie zwierzę. Klaudia, to sprawdź, czy one się zamykają. Choć tutaj może być kwestia średnika.
minusy, to może do nowej linii. Zamykają się, a średniki? Tak, zdecydowanie. Moje teka duża to nie to samo. Mało tego, przy klasach jest wymagane, żeby one były z dużej litery, a nie z małej. O czym w sumie mówiłem też ostatnio. Okej, Klaudia, a możesz mi powiedzieć, najechać na tą ostatnią klamrę, tam gdzie podkreśla Greenfield i napisać, co tam jest, co on zwraca? Bo to by mi dość mocno pomogło. Bo jak nie średnik, ani nie klamra. Reached end of file, czyli to musi być coś ze średnikami albo klamrami. Tak. Ok. Reached end of file. Masz. Tam gdzieś nie masz. Zrobiłem dokładnie ten sam wąt, co ty w tym momencie, czyli ostatniej klamry nie ma. Jak sobie ją dodasz, powinno zniknąć. Czy to, co robimy, coś nam realnie daje, czy jest to tylko wyższy stopień wtajemniczenia? To realnie daje. Jest wyższy stopień wtajemniczenia i realnie daje. Na przykład wywoływanie metod z konkretnymi parametrami jest przydatne do tworzenia obiektów w aplikacjach biznesowych po to, żeby je przywołać do głównego okna aplikacji i je jakoś pokazać. Na przykład. Albo po to, żeby przy pomocy dwóch różnych metod, dwóch wyników różnych metod, wywołać trzecią z wynikami tych dwóch poprzednich i zrobić coś. To już też jest takie tam obliczanie itd. itp. Nie podaje. Ok, na wszelki wypadek wklej akt. Małgorzata. Klaudia, jeśli on tutaj jest jakoś zakreskowany, któraś klasa, to znaczy, że jest błąd i się nie skompilował program, a co za tym idzie, nie uruchomi się. Zresztą widzisz, też mam nieaktywny akt, pause i reset, który jak przejdę do głównego okna, aplikacja się skompiluje, a no to coś musisz mieć gdzieś źle. To musisz sobie wypatrzeć. A która będzie nakazuje. To może konstruktor? Klaudia?
i Małgorzata. Nie, sorry, Małgorzata. Klaudia, musiałabyś mi powiedzieć, która klasa tu jest zakreskowana, żebyś sobie mogła porównać. Też jest OK? Imienia nie pokazuje. Dobra, zwierzę. Cześć, jestem imię. W zwierzęciu też masz? Kosia? Czy jest taka możliwość? Marcin, jest, ale to musi. Znaczy, najprostszą rzeczą byłoby zrobienie jakiejś flagi, która sprawdzi, została kliknięta w ramach całego programu i to byłoby tylko jednorazowe. Czy w sumie nie jednorazowe, bo po każdym co drugim kliknięciu ona by się mogła zerować i w tym momencie byłoby tak, jak ty mówisz. Czyli po nieparzystym kliknięciu by się pokazywał wiek, a po parzystym imię. Tylko to jest paski. O, okej. Dobra, jedna katastrofa mniej. No. Jak mówię, wracajcie, gdzie są klamry, bo Java nie wybacza, jeżeli chodzi o klamry. Zresztą w sumie żaden język nie wybacza, jeżeli chodzi o klamry. Mamy? Działa? O, super. Działa? Możemy lecieć dalej? OK. Czyli możemy lecieć dalej. Jep. OK. No to co? Mieliśmy sobie. Mieliśmy. Sobie przepis, mieliśmy to, void mieliśmy, nie mieliśmy, void nie mieliśmy, parametr teraz zrobiliśmy, no to przechodzimy do zwracanego typu. Typu. Tak się zastanawiam. Dobra, zrobimy sobie nowy projekt, czyli dajmy sobie scenario, New Java scenario i gdzieś tam zrobimy sobie projekt o nazwie dodawacz. Bardzo trudny projekt o dziwnej nazwie. Dajmy create. No, ja sobie to zmienię. Czy jeszcze pokazać coś ze zwierzęcia? Za. Dodawacz. Bo nie będziemy mnożyć, dzielić i tak dalej. Po prostu sobie dodamy coś. Tak, to mogę zamknąć, to sobie to pozamykam. Ok. My world mamy zrobione. Do aktora dodajmy sobie nową podklasę, czyli przycisk na aktorze, new subclass i dajmy mu dodawacz. Jak
jako nową klasę. Nie dodamy mu sobie żadnego obrazka. Dajemy sobie OK. W tym momencie mamy nasz pusty programik, ale ze światem i z klasą dodawacza. OK. Przejdźmy sobie do My World. Tu jak widać jest mnóstwo tych komentarzy. Zostawimy sobie to i pod i w konstruktorze MyWorld pod super. To jest też ważne, że to ma być jako pierwsze. Super. Pod super. Zrobimy sobie tego naszego dodawacza, czyli dodawacz. Dodaj. Wnosimy dodawacz. Okej. Mamy? Nie będziemy go dodawali do naszego świata. Pamiętamy, chyba to mówiłem, że samo wykonanie tej metody konstruktora już dodaje do świata, tylko on nie jest jeszcze widoczny. Ten dodawacz nie musi być widoczny, bo sobie zrobimy metodę, która będzie dodawała dwie liczby i po pierwsze drukowała go na ten nasz świat, a po drugie drukowała go w tak zwanym terminalu. Pokażę wam, do czego to służy i jaki to ma i czy to ma sens w ogóle coś takiego robić. OK, czyli dodajmy sobie tego naszego, ten nasz nowy obiekt. I w samej klasie dodawacza pomijmy sobie metodę act. I stworzymy swoją własną. Public. Bardziej sobie weźmy void. Add. Tutaj potrzebujemy dwóch liczb. Czyli tak jak wcześniej zawaliśmy w zwierzątkach jakieś imię, jakiś wiek, tak tutaj potrzebujemy dwóch liczb, czyli int liczba 1, int liczba 2. OK. O, co? Aha, OK. Dobra. Tak, skompilować i normalnie doda tyle tego, że błędu żadnego nie popełni, bo nie ma z jakiej racji. Wykona się konstruktor dodawacza, doda się na ekran i tyle. To w sumie tyle, jeżeli chodzi o nasz program. Dorzućmy sobie coś, żeby on faktycznie coś robił. Na razie jako void. Później sobie zrobimy z tego coś ciekawszego, czyli catwalk. Wydrukujemy sobie na nasz świat show.
show text. I tekstem będzie liczba. No, ten musi być sprawdzony. Dobra. Jeszcze sobie w tej metodzie zrobimy zmienną wynik. Przepraszam Was za to. Który będzie sumą naszych liczb. On to mi zgłasza błąd, bo tu żadnego tekstu nie zadałem. To tu możemy już teraz wypisać wynik. Czyli tworzymy sobie metodę, która przyjmuje dwa parametry liczbowe. Liczba 1, liczba 2, arcyoryginalne nazwy. Ctrl Shift. Ctrl Spacja, Ctrl Spacja. I to zarówno po kropce, jak i przed. Tak. Metoda to mniej więcej to samo, co funkcja. Właściwie to jest dokładnie to samo, co w C++. Dobra. I weźmiemy sobie ten nasz wynik na sam środek. Dobra. Są różne sposoby, jak przekonwertować go na ciąg znaków. Bo jak widzicie, tu mi zgłasza błąd, że jest niekompatybilny typ. Ale to jest niemilec i można sobie go w fajny sposób ominąć, czyli po prostu dodać jakiś tekst. To jest najprostszy sposób, niekoniecznie najbardziej polecany, ale działa. Ja w tym momencie to traktuję jako tekst razem ze zmienną liczbową i powinno być. OK. Mamy? O, lubię. Lubię to. Jak najbardziej. Wynik równa się plus wynik. Pochwalam. Jak zwykle mówię tym, których uczę takiego kodowania, żeby wydrukowali, co to jest za liczba i tak dalej. No to sobie zapomniałem. Mój błąd. Proszę, my word. Zrobiliśmy po prostu nowy obiekt typu dodawacz. Dodaj. Pamiętajcie, typ z dużych liter. Ok. Teraz fajnie by było wykorzystać tę metodę,
tę metodę z naszego dodawacza add gdzieś tutaj w świecie. Jak to zrobić? Wybrać, wpisać dodaj, wcisnąć Ctrl spacja i on w tym momencie tu już nam podpowiada, że ma takie dwie metody act i add. Wybrać add, wpisać jakieś dwie liczby, 2 i 7 na przykład. To co jest my world? Tak, to jest konstruktor. Podobnie jak, tu już tego nie ma. Podobnie jak w zwierzakach te public wombat, public wąż. OK. Mamy. Czyli wzięliśmy to nasze, ten nasz obiekt dodaj i mu powiedzieliśmy, że ma dodać dwie liczby. 2 i 7. Jakiegoś sprzeciwu większego nie widzę tutaj, mimo że zapisałem. Tak. Mimo że zapisałem to, że sprzeciwu nie widzę z jego strony. I w ten sposób właśnie wykonujemy metody. Zresztą te wszystkie. Tu już zobaczycie sobie dodawacz, to ten getWorld, czyli wziął sobie, pobrał świat, a metoda świata jest showText, czyli wybraliśmy go po kropce. Podobnie tutaj po kropce. W C++ są chyba dwa dwukropki, jeśli się nie mylę. Albo nie. Null pointer exception. Tu już będziemy debugować. Masz to samo. To sobie inaczej to zrobimy. Thank you.
Co ci chodzi? No dobra. Też. Oburzy się o ten. Ewidentnie o to. Ciebie są dziewiątki? Wydrukowane? Czyli pewnie gdzieś się machnąłem. Terminalu tak. Tylko tutaj czemu on. Dobra, nie będziemy tracić czasu na to. Później się tym zajmę. Zróbcie sobie tak, przez system OutPrintLn. I to się powinno pokazać tutaj w terminalu. Tylko zrobicie reset. I są dziewiątki. Dobra. Teraz jeszcze tak a propos system OutPrintLn. Do czego to się przydaje? To się przydaje między innymi do debugowania. Czyli jeśli byłby jakiś problem, no, zresztą tak jak na przykład tutaj było. GetWorld mi robi focha, że tego nie chcę pokazać na świecie. To w tym momencie możemy sobie sprawdzić, czy ta logika, którą napisaliśmy, no, czyli tak ten nasz wynik, wow, cała suma dwóch liczb, jest OK. Czy się coś nie krzaczy. To jest też przydatne na wyższym poziomie, jak na przykład połączenia z bazą danych, coś jest nie tak, to w tym momencie możemy sobie sprawdzić, czy po pierwsze, dobrze jest wywoływane zapytanie do bazy, czy zwraca wyniki, czy wyniki są dobrze przetwarzane i tak dalej, i tak dalej. Więc generalnie to ten system out, println i drukować coś, to jest właśnie po to, żeby można było sobie posprawdzać ewentualne błędy i usunąć. Macie w terminalu zrobione? Powinny wam takie dziewiątki powyskakiwać. U ciebie pusto. W terminalu? Już. OK.
Sumuj, bo chciałem sprawdzić na wszelki wypadek, czy to nie jest problem z nazwą metody. Bo tu wcześniej było add, ale to zmienimy na sumuj. No, przepraszam cię za to. Podkreśla sumuj, bo prawdopodobnie, no, pozmieniałem po to, żeby sprawdzać. Tak, żeby usunąć błąd w terminalu options clear. To są takie, jak wyskoczy błąd, to u samej góry jest taka wstążka do pociągnięcia i to potem pokażę terminal. Nie, bo to już co, można to zrobić tak. To jest dokładnie to samo, co to, co wcześniej było. Dominika. Bo to nie przy run jest, tylko to jest przy konstruktorze świata, czyli jak dasz sobie reset. Jak działa? To jak działa? To zrobimy sobie drugą metodę o tej samej nazwie, tylko że ona będzie nam zwracała integer. Sumo int liczba 1 int liczba 2. A to nie powinno się też użyć, no ale będzie w sumie 2. W terminalu nie mamy żadnej grafiki. Terminal jest po to właśnie, żeby ewentualne błędy wyłapać, a to, gdzie się zwierzątka pokazują, no tam się różne animacje mogą wykonywać. OK. Jak mamy, czyli tworzymy sobie metodę sumuj2, która zwraca, uwaga, uwaga, bo tu jest int zamiast void, która zwraca nam jakąś liczbę i w tym momencie on nam tu pokazuje, że jest błąd. Missing return statement. Return, czyli zwróć coś. No i w tym momencie zamiast tego wynik równa się wynik liczba 1 plus liczba 2, możemy sobie zrobić coś takiego. Zwróć liczba 1 plus liczba 2. Czyli wykonaj, wykonaj. No co tu się ruszysz? Wynik. O. Czyli robimy sobie wynik.
Może o tym mówiliśmy wcześniej też. Tak, o to chodziło wcześniej. Czyli w tym momencie możemy sobie olać ten wynik i tylko zwrócić sumę. Czyli zwróć i on tu sobie wykona to sumowanie. Po to, żeby zwrócić z danej metody jakiś wynik. Po prostu. Czyli to może być tekst, to może być suma tych dwóch podanych liczb przez nas. To może być z multum różnych rzeczy. Bo kiedy metoda ma jakiś typ do zwrócenia, no to musi mieć to słówko literne. I w tym momencie ona, ta metoda działa troszkę jak zmienna. W sensie możemy ją wykorzystać prawie tak jak zmienną. Czyli mówimy jej, znaczy wykonujemy sumuj 2 z nawiasami, z jakimiś tam liczbami i ona może być gdzieś tam na przykład wydrukowana. Wracając do my world. Tak, dokładnie. Zróbmy sobie dodaj. Sumuj 2. Teraz 12,29. No i zagwozdka. Bo my tutaj właściwie tego w żaden sposób nie drukujemy w metodzie dodaj, sumuj, tylko zwracamy. Przed kropką sumuje spacja, przed kropką sumuj spacja, czyli tutaj, tu, nie, tak. A, nie. Tu jest ciągiem. Dodaj kropka sumuj. Bez spacji. Teraz, żeby to miało sens, to wykonujemy sobie to tutaj. System out println. I jako parametr właśnie robimy ten nasz naszą metodę. Czyli wynik równa się dodaj sumuj 12,29 i to w tym momencie to wykonuje się, czyli on przechodzi sobie do dodawacza, widzi, że jest metoda sumuj 2, faktycznie ma dwie liczby, dodaje. Widzi, że ma dwie liczby 12 i 29 i zwraca 12, dodać 29, czyli powinno być ile? 41, tak? No i jest. Faktycznie wynik 41. Ja tu jeszcze jedną rzecz sprawdzę.
już robi fachę. No, teraz robi. Nasze czerwone paski, to on powinien tutaj w tym My World podkreślić, co mu szkodzi. Już w porządku? Ok, dobra. No, jak widzicie, show text zadziałał. Tutaj z poziomu My World i system od println też. Czyli dodawacz wygląda następująco. Jeszcze dla przypomnienia. Dodawacz ma dwie metody. Jedną, która nie zwraca nic, ale przyjmuje dwie wartości jako parametry. No i jej ciało jest właśnie takie. Czyli tworzymy sobie zmienną wynik. Do tej zmiennej przypisujemy sumę pobranych liczb i drukujemy go na ekran. Czyli system out, println, wynik. Druga metoda już zwraca nam liczbę całkowitą i ma nazwę sumuj 2. Jako parametry ona sobie przyjmuje liczba 1 i liczba 2. No i właśnie zwraca nam sumę. To jest, jak widać, trochę krótsze niż to. Już pokazuję. Czyli zwraca nam od razu sumę. A my world to nic innego jak zrobienie konstruktora, zrobienie nowego obiektu i wywołanie tej metody. Y7, która tam drukowała na ekran jakąś liczbę, czyli nie jakąś sumę tych liczb, które tutaj podaliśmy. Tutaj jeszcze na wszelki wypadek system out.println, ale tym razem już z metodą, która zwraca nam sumę dwóch liczb. I na samym końcu pokaż tekst, wynik równa się, no i podobnie jak wcześniej, sumy dwie liczby. I pokaż ich sumę na okienku głównym naszej aplikacji. Coś jeszcze? Opisać? Pokazać? Coś jeszcze niejasnego? To dawaj ciało. Cieszę się. Bardzo. Ok. Nie wiem, czy to znaczy. Podejrzewam, dlaczego to się tam stało z tym GetWorld, ale... Mhm.
Ale to sobie z nim potem pogadam na osobności. Okej, super. Następnym razem weźmiemy sobie na tablicę i pętlę. A na ostatnich zajęciach zrobimy sobie programik od początku do końca, w którym będą i pętle, i metody, i tablice, i ludziki. Więc no, czeka nas trochę rzeczy, a wy w międzyczasie sobie poćwiczcie. To jest zrobiłem w dodawaczu. Cieszę się. To jest zrobiłem w dodawaczu liczby, prawda? Wyspróbujcie sobie zrobić tekst. Jakiś tam tekst. Tak jak mieliśmy przywitanie naszych zwierzaków, które się przywitały, tak zróbcie, żeby sobie z dziećmi ich zaciekawić. No, postaram się. Zróbcie coś takiego, żebyście podali do konstruktora zwierzaka jakieś imię. Jego imię i swoje imię, no i żeby on nie, żeby on wydrukował przy pomocy tego systemu od println przywitanie z tobą. Czyli ty podajesz mu swoje imię tutaj w tym konstruktorze, czyli oprócz tego Łukasza, czy imienia zwierzątka i jego wieku, jako trzeci parametr. Nie wiem, co ja mówię. W konstruktorze. Zrobić mu metodę, która będzie się z nami witał. Po prostu. Zapętliłem się, przepraszam. Czyli wywołać mu z tego wombata Włodka metodę przywitaj się na przykład, żeby ona wydrukowała na ekran cześć i no i imię, które tam podaliśmy w tej metodzie. Czyli proszę sobie analogicznie posprawdzać, jak to wygląda w tym dodawaczu i spróbować to zrobić. Tamten projekcie intro. No bo już tam jest większość zrobiona, więc generalnie to dołożenie kolejnego klocka będzie trochę mniej czasochłonne niż budowanie na nowo całej aplikacji. Gdzie paski? W dodawaczu czy w My World? Sprawdź, czy. Tak, to wszystko na dziś. Sprawdź, Robert, czy nazwy metod, czy one się czasem nie dublują. My World. Coś konkretnego on tam. No, cześć. On coś tam konkretnego.